Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie chciałem, takim krótkim, właściwie pokazowym, chciałbym wam pokazać nową aplikację, następcę Origina, jeszcze na razie w wersji beta, i jej desktop. Oczywiście możecie pobrać, ale ostrzegam, nie wszystko w tym działa, więc możecie, ja używam, ale na przykład nie ma naszych wszystkich osiągnięć, godzin grania i tym podobnych. A więc włączę aplikację. Oczywiście aplikację pokażę później, jak ściągnąć. No i tak się prezentuje. Klikając na naszą ikonę profilu, możemy wejść w ustawienia, których mamy tutaj: zarządzanie profilem, prywatnością, ceny w regionie, aplikacja, nakładkę na grę, język, dostępność i też tutaj mamy fajną rzecz: automatyczne aktualizacje gier, automatycznie aktualizuje w tle. No jest to bardziej przejrzyste niż w starym Originie. No, tak to się prezentuje. Tutaj mamy też stronę główną, gdzie są różne oczywiście pokazane gierki. Możemy tutaj je przeglądać. No i mamy też zakładkę kolekcja, gdzie są po prostu nasze różne gry, które posiadamy. Niestety błąd jeden jest w tej aplikacji, że nie zainstalujemy, nie wiem czy takie ze starymi grami czy nie, ale chciałem niedawno Battlefield 1 zainstalować z płyty, no i nie chciał ruszyć, trzeba było po Originie go instalować. No więc tak to wygląda. No i jeszcze jedna ważna właśnie rzecz, że musiałem wyłączyć jej desktop i mieć Origina włączonego, nie można mieć dwóch aplikacji naraz. I z ciekawych rzeczy, jak ktoś nas zaprasza do znajomych, na przykład Battlefieldzie, to w prawym dolnym jest nowy interfejs. Po prostu nowy jest, jest pokazany. No ładniej to wszystko wygląda niż w starym Originie. Także polecam. A teraz przejdźmy do tego, jak to zainstalować. A więc wchodzimy w przeglądarkę internetową. Wpisujemy EA Desktop. O, EA App Open Beta. I mamy tutaj download. Jeżeli to klikniemy, no to tutaj mogę dać zachowaj. Będziemy mieli plik instalacyjny razem z całą instalacją. Ja nie będę tego instalował, no bo to jest taka, no szczerze, zwyczajna instalacja jak Steama czy Origina. Więc no. Myślę, że taki fajny przegląd, zwykły, taki na luźno. A może wiele osób zachęci, aby potestować sobie aplikację, niż używać starego Origina. No nawet pomimo tego, że nie mamy synchronizacji tych godzin i wszystkich tych osiągnięć, które mieliśmy, ale podejrzewam, że w przyszłych wersjach się wszystko będzie synchronizowane. Także to na tyle w tym odcinku i zalecam subskrybować kanał po więcej różnych technologicznych odcinków, które wam serwujemy. Cześć!